Dzień dobry moi drodzy, witajcie z mojej łazienki. Dawno się z wami tutaj nie witałam. Wybaczcie też, że jestem taka trochę rozgogolona, jak to się mówi, bo jest specjalna lada okazja, a mianowicie od jakiegoś czasu dopytujecie mnie, czy mogłabym pokazać, jak aplikuję kosmetyki, jak je nakładać prawidłowo. Nawet ostatnio dostałam od jednej z was wiadomość na Instagramie, że fajnie by było, żebym zrobiła taki film. Więc od razu zabieramy się do roboty, pokażę wam krok po kroku, co i jak nakładać, aplikować i jak to poprawnie robić. Związuję włosy, zdejmuję biżuterię i działamy. Moje drogie panie, bo przede wszystkim do was będzie skierowany ten film, kilka ważnych wskazówek. Zaczynamy od demakijażu, ale pamiętajcie, że nasza twarz kończy się nie tylko w tym miejscu, ale działamy również na szyję i na dekolt. Stąd też mój widok dzisiaj taki. Druga ważna wskazówka, demakijaż. Demakijaż zawsze robimy w dwóch krokach, czyli w pierwszym kroku zmywamy okolice oczu, usta, a następnie całą naszą twarz. Później przechodzimy do drugiego kroku, czyli dokładnego mycia naszej skóry z produktem myjącym. W demakijażu możecie stosować różne kosmetyki. Ja specjalnie na tę okazję przygotowałam też kilka. Oczy będę zmywać płynem micelarnym, żeby pokazać wam, jak to się robi. W pierwszym kroku będę stosować balsam oczyszczający, a w drugim kroku zastosuję żel. Do żelu mam tutaj też przygotowany jednorazowy ręczniczek. Polecam wam takie ręczniki. One bardzo fajnie sprawdzają się w demakijażu. To są ręczniki od marki Tami, ja już wielokrotnie o nich mówiłam, takie okrągłe, na takiej rolce, ręczniki, ręczniczki jednorazowe dla niemowląt. Możecie je kupić w Rossmanie, możecie je kupić w Hebe, również w internecie. Dlaczego polecam wam te ręczniki? Przede wszystkim dlatego, że one mają bardzo dobrą jakość, więc myjąc je pod wodą, zwilżając je pod wodą, one się nie rwą i możecie je wykorzystać nawet na kilka razy w demakijażu, do zmywania makijażu, możecie wykorzystać je do zmywania maseczek, naprawdę na wiele różnych sposobów. No to co, zabieramy się do roboty. Tak jak wspomniałam wcześniej, zaczynam od demakijażu oczu, w tym celu wykorzystam wacik, taki większy płatek. Bardzo dobrze one sprawdzają się właśnie w demakijażu oczu i płyn micelarny. Natomiast ja na moim Instagramie zrobiłam specjalne rolki, dwie, gdzie pokazuję wam, jak dokładnie i prawidłowo zmywać makijaż oczu, więc odsyłam was właśnie tam. Jeśli macie konto na Instagramie, zapraszam was bardzo serdecznie, zajrzyjcie sobie w zakładkę Reelsy i tam będziecie mieć te dwa krótkie filmiki. Jeśli stosujecie masełko albo balsam, to pamiętajcie, że nakładamy, zaczynamy od brwi, powieka, rzęsy, zawsze w dół, bardzo delikatnie. W przypadku płynu micelarnego zwilżamy płatek, zmywamy brwi, powiekę, a następnie przykładamy płatek w ten sposób do oka, trzymamy go chwilę, rozpuszczamy tuż na rzęsach i wszystko, co tutaj na oku nam się znajduje, a później delikatnie, pomału ściągamy go w dół. Pamiętajcie, że okolica oczu jest bardzo delikatna, jest bardziej wrażliwa. Musimy uważać na to, żeby produkt oczyszczający nie dostał nam się do środka oka, więc zawsze robimy demakijaż na zamkniętym oku. Nie ciągniemy skóry, nie rozciągamy. To jest naprawdę bardzo proste, wystarczy tylko chwila. A new place, a new home. For a while, let me feel alive. Oczy mamy już zmyte, zabieramy się na twarz. Chyba nie muszę wam tłumaczyć, jak stosować płyn micelarny na twarz. Natomiast jeśli będziecie stosować balsam lub masełko, pamiętajcie, że nakładamy je na makijaż w tym pierwszym naszym kroku. Na początek najlepiej rozprowadzić sobie produkt na skórze, wmasować w ten sposób. I pamiętajcie o tym, że masujemy dokładnie tutaj przy skrzydełkach nosa. Również tutaj w miejscach, gdzie zaczynają nam się włosy, bo bardzo często o tym zapominamy, że tutaj też należy dokładnie zmyć.
Możecie jeszcze spróbować tutaj troszkę na brwi. To samo, jeśli będziecie stosować płyn micelarny z wacikiem, rozprowadzamy w ten sposób, a następnie produkt łączymy z wodą. Możecie zwilżyć Wasze dłonie i popracować sobie jeszcze na skórze. Może od razu to zrobimy, żeby ten nasz balsam, krem, masełko lepiej jeszcze zadziałały. Tu też nie musicie się spieszyć. To trwa dosłownie chwilkę, ale warto wykonać ten pierwszy krok poprawnie. I ja, żeby sobie ułatwić sprawę, teraz skorzystam właśnie z ręcznika tego jednorazowego, który zwilżam. Odciśnięty. I delikatnie teraz, zobaczcie, zmywam nim. O, nie wiem, czy będziecie to w ogóle widzieć teraz w kamerze, ale będziecie widzieć, patrzcie. Widzicie? W drugim kroku stosujemy piankę lub żel oczyszczający. Ja akurat mam pod ręką żel i zawsze robię tak, żeby też sobie ułatwić sprawę. Wyciskam sobie troszkę tego żelu w zagłębienie dłoni. Najpierw go rozprowadzam na skórze. A teraz zwilżam dłonie. Trzeci krok demakijażu to oczywiście tonizacja. Tutaj możecie zastosować mgiełki, toniki tradycyjne, płyny złuszczające, wody termalne, wszystko to, co sprawdza się w Waszej pielęgnacji. Najlepszym rozwiązaniem w tonizacji jest zastosowanie takiego toniku, który będzie właśnie w atomizerze. Jeśli nie posiadacie toniku, który właśnie ma taki atomizer, równie dobrze możecie wykorzystać pustą butelkę z atomizerem i przelać sobie do niej tradycyjny tonik i wtedy tylko wystarczy naszą skórę spryskać. Jeśli natomiast korzystacie z takich opakowań, czyli po prostu zwykłych opakowań, być może z taką pompeczką lub też kiedy trzeba wylać produkt na wacik, co robimy? No właśnie, trzeba zwilżyć ten wacik. I teraz takim wacikiem nie trzemy naszej skóry, tylko wtłaczamy, dociskamy delikatnie tonik. O, wacik, zobaczcie. Widzicie? Robimy to w taki właśnie sposób. Jest jeszcze trzecie rozwiązanie na tonizację, a dokładnie wylanie odrobiny toniku na zagłębienie dłoni, rozmasowanie go i wtłoczenie w ten sposób. Moja wskazówka, jeśli macie skórę bardzo, bardzo delikatną lub też naczynkową, wrażliwą, pamiętajcie, żeby dociskać w ten sposób wacik albo stosować tradycyjny tonik w sprayu lub właśnie delikatnie nakładać w ten sposób, ale pamiętajcie, że przy takiej rutynie pielęgnacyjnej wszystkie ruchy wykonujemy pomału. Nie śpieszymy się, nie naciągamy skóry, nie robimy zbyt mocnych, intensywnych ruchów, wklepywania, jakiegoś właśnie klepania skóry i tym podobne. Absolutnie nie. Teraz przechodzimy do nakładania serum. Serum mamy w różnych opakowaniach i to też jest bardzo istotna sprawa. Możecie dostać serum, które jest w takim opakowaniu z pompką lub też możecie dostać serum, które jest w opakowaniu z pipetą. Dlaczego Wam o tym mówię? Bo to jest bardzo istotne, jeśli posiadacie tego typu serum, by absolutnie nie nakładać serum w ten sposób, że nakładacie sobie na skórę, dotykacie tą pipetą Waszej skóry, wyciskacie i tak dalej. Nie, bo później taką pipetę wkładacie z powrotem do opakowania. Tego nie robimy, moi drodzy. Nabieramy sobie odrobinę tego produktu, wylewamy w zagłębienie dłoni, rozcieramy i tłaczamy w ten sposób serum. Pamiętajcie, twarz, szyja i dekolt. Możemy zastosować serum też właśnie z taką pompeczką i robimy te same kroki, czyli kilka pompek, zagłębienie dłoni, rozcieramy, rozgrzewamy produkt i też go w ten sposób wtłaczamy. I tutaj znowu mam dla Was wskazówkę.
Rozmawiamy sobie czasami o tonikach i dostaję wtedy od Was pytania, najczęściej do skrzyneczki albo gdzieś w komentarzach, czy trzeba czekać z wyschnięciem toniku, z jego odparowaniem z naszej skóry, żeby nałożyć esencję lub serum. Generalnie zasada jest taka. Jeśli stosujemy serum lub esencję z wysokimi stężeniami kwasów lub też kwasy potencjalnie drażniące, wtedy skóra powinna być sucha, zanim je nałożycie. Czyli czekamy, aż tonik odparuje z naszej skóry i aplikujemy serum lub esencję. Natomiast w pozostałych przypadkach nie ma takiej zasady. Chodzi po prostu tylko o to, żeby skóra nie była mokra. Może być wilgotna, żeby nie była mokra. I bzdurą jest to, że trzeba czekać kilkanaście minut, tam nawet słyszałam 13 minut czy 15 minut na to, żeby nałożyć jakiś produkt. Nie, moi drodzy, nie ma takich badań, nie ma takich zasad, nie ma czegoś takiego. Także jak Wam jest wygodnie? Dodam nawet więcej. Jeśli stosujecie esencję lub serum z kwasem hialuronowym, wtedy lepiej, jeśli ta skóra będzie nawet, powiedziałabym, delikatnie mokra, bo wtedy ten kwas będzie fajnie pracował na tej skórze, niż jeśli będzie sucha. Proste? Proste. To przechodzimy teraz do aplikacji kremów. Aplikacja kremu pod oczy. Wykonujemy ją delikatnie, spokojnie. Nie śpieszymy się, nie rozcieramy skóry, nie naciągamy skóry. Pamiętajcie, że skóra wokół oczu jest cieńsza niż na całej twarzy. Może być bardziej wrażliwa i zależy nam na tym, żeby była w dobrym stanie, a żeby jej nie podrażnić, żeby nie doszło do zaczerwienienia, pieczenia, swędzenia itd. Co robimy? Nakładamy sobie odrobinę kremu pod oczy. Tutaj na tę okolicę. I teraz zobaczcie, ja nie nałożyłam kremu tutaj pod samym okiem, tylko o, w tych miejscach. Dlaczego? Dlatego, że to jest ruchoma okolica i krem zawsze troszeczkę, jak to się mówi, będzie migrował. Czyli nakładamy go niżej, tak mniej więcej centymetr, półtora centymetra od tutaj naszej powieki, od wnętrza oka w dół. Rozcieramy krem. A najlepiej to wklepujemy krem naszym serdecznym palcem, ponieważ on ma najmniejszy nacisk na naszą skórę. I robimy to delikatnie, widzicie, pomału tutaj w tej okolicy. Tak wygląda proces aplikacji kremu pod oczy na dolną powiekę. Nie rozcieramy tutaj, nie ciągniemy, nie robimy takich ruchów, robimy to delikatnie, wklepujemy. Jeśli stosujecie krem pod oczy, który również można nakładać na powieki, to resztki tego kremu, które Wam zostały z nałożenia tutaj w tej okolicy, delikatnie wklepujecie również na górną powiekę. Ale zobaczcie, gdzie ja to wklepuję. Wklepuję tu, pod łukiem, no tu, gdzie jest łuk brwiowy. Nie robię tego na tej ruchomej części. Absolutnie nie. Nakładamy w ten sposób. I coś, co mogę Wam dodatkowo zaproponować, co bardzo fajnie sprawdza się, jeśli macie już zmarszczki albo chcecie działać przeciwzmarszczkowo, to delikatny masaż właśnie w tej okolicy, czyli tutaj cały czas tym samym paluszkiem rozcieramy krem, robiąc takie ósemki. Widzicie? To jest proste. Jeśli macie więcej czasu, bardzo fajnie tutaj będzie działać na tę okolicę oka, no i właśnie zmarszczki, tak zwane kurze łapki. Ale warto również podziałać na lwią zmarszczkę, czyli tutaj. I robimy to samo, czyli takie ósemki. O. Rozcieramy również tę okolicę. To jest bardzo fajny masaż też dla waszej twarzy. Rozluźnia tutaj te mięśnie, działa właśnie na zmarszczkę, lwią zmarszczkę i też będzie powodować, że Wy będziecie czuły się bardziej odprężone, więc na przykład w wieczornej pielęgnacji bardzo polecam Wam te ruchy. Jeśli będziecie aplikować serum do stosowania w okolicy oczu, robicie tak samo z aplikacją jak z kremem. Delikatnie dół, delikatnie góra i możecie jeszcze zrobić sobie tutaj te ósemki, tu i tutaj. Tak jak będzie Wam wygodniej i oczywiście ile będziecie mieć na to czasu. Przechodzimy do okolicy szyi i dekoltu. Możecie
stosować preparaty w postaci serum lub kremu, które są dedykowane konkretnie na tę okolicę. Ale równie dobrze możecie stosować tutaj też krem, który nakładacie na Waszą twarz. Może to być jeden kosmetyk, mogą to być dwa lub trzy różne kosmetyki. Jeśli posiadacie kosmetyki, które są zamknięte w takich opakowaniach, w słoiczkach, pamiętajcie o tym, że najbardziej higienicznym rozwiązaniem jest stosowanie specjalnych szpatułek, które, uwaga, przed użyciem i po użyciu należy umyć, bo na nich również zbiera się wszystko. Zwłaszcza jeśli trzymacie je na przykład gdzieś luzem, w szafce, na szafce, na półce i tak dalej. Więc pamiętajcie o tym, że stosujemy szpatułki, które myjemy wcześniej przed zastosowaniem i po zastosowaniu. Szpatułką nabieramy odpowiednią ilość naszego produktu, który będziemy aplikować właśnie na okolice szyi i dekoltu. I znowu nakładam sobie w zagłębienie dłoni, rozcieram i zaczynam od dekoltu. A na dekolcie robimy taki ruch. Ponieważ działamy właśnie tutaj na te zmarszczki, które nam się pojawiają. Czyli takim ruchem rozcierającym. Ok, przechodzimy do szyi. Na szyi też mamy bardzo podobny ruch, ale tutaj działamy już nieco inaczej. Rozcieramy krem i uwaga, nakładamy go do góry. Wcieramy, widzicie, do góry, żeby tutaj też ujędrnić tę naszą okolicę z góry. To samo, przyjrzyjcie się dokładnie, robię na okolicy podbródka. W momencie, kiedy rozcieram krem na szyi, rozcieram też podbródek. O, to jest taki ruch, żeby tutaj też trochę pomasować właśnie podbródek. O. Odciągnąć go do góry i podziałać na tak zwane chomiki. Tak sobie czasami myślę, że mamy tyle tych dziwnych nazw na okolice naszej twarzy i nie tylko. Czy to na zmarszczki, kurze łapki, lwia zmarszczka, podbródek, chomiki. No dobra. I zobaczcie. Chwila, moment, mamy zrobioną szyję, dekolt i podbródek. Idziemy na twarz. Krem do twarzy, znowu zagłębienie dłoni, kilka pompeczek. Rozcieram i zaczynam od dołu, idąc do góry. Czyli znowu działamy na grawitację, podciągamy troszeczkę owal naszej twarzy. Nakładamy krem na policzki, możecie to robić takim ruchem. Tak naprawdę powiem Wam szczerze, że jest dużo różnych propozycji, jeśli chodzi o nakładanie i aplikację kremów, kosmetyków. Musicie wybrać dla siebie takie, które będą dla Was najbardziej wygodne. Ja to robię w ten sposób i robię to już od wielu lat. I to jest też taki sposób, którego nauczyłam się, kilka z nich, których nauczyłam się na studiach z kosmetologii i wykorzystywałam w pracy z klientem w gabinecie. Więc możemy nakładać krem w ten sposób, ale równie dobrze nakładacie sobie krem na zagłębienie dłoni, znaczy nie na zagłębienie, tutaj na palce. I teraz takim ruchem podciągającym, widzicie, działamy do góry. Tutaj okolica ust. Rozcieramy troszeczkę te zmarszczki, które też bruzdy nosowo-wargowe, które nam się tutaj też z wiekiem zaczynają pojawiać. No i zostało nam czoło. A jeśli chodzi o czoło, to też wyciskam sobie troszeczkę kremu, rozgrzewam i działam w ten sposób, czyli znowu masuję i znowu masuję do góry. Widzicie? Dzięki temu podciągam też troszkę powiekę do góry, żeby nam nie opadała, brew do góry. Czyli tak naprawdę wszystkie ruchy, które ja wykonuję, aplikując kremy, są to ruchy od dołu do góry. Ruchy liftingujące, podciągające, masujące, rozmasowujące też tutaj mięśnie. Działamy do końca
I coś, co robię już na sam koniec, jeszcze troszkę rozgrzewam moje dłonie i przykładam je do twarzy w ten sposób. To jest chwila, moment, a naprawdę nasza skóra nam się odwdzięczy właśnie taką aplikacją. Jak widzicie, wcale nie są to trudne ruchy. Jest ich dosłownie kilka, a bardzo fajnie pobudzają skórę, można powiedzieć też, że delikatnie podciągają, bo jest to taki automasaż, który wykonujemy sobie same w domu. Oczywiście te profesjonalne masaże i masaże, które wykonują kosmetyczki, kosmetolodzy, masażyści, są zupełnie inne i też mamy inny nacisk, inne ruchy, ale to jest taka podstawa, którą Wy możecie robić, stosując właśnie w domu. Nigdy nie robimy działania w dół, nie śpieszymy się też, robimy to pomału. Pamiętajcie, że musimy tę naszą skórę podciągać do góry. Działamy nie tylko na twarzy, ale również na szyi i na dekolcie. W okolicy oczu najdelikatniejsze, najspokojniejsze ruchy. Krem na twarz, jak widzieliście, nie nakładam w okolicy oczu, tylko rozcieram, wcieram w moje policzki i tutaj, w tę okolicę. Natomiast tutaj już działa sobie krem pod oczy lub też serum pod oczy. Ja za moment zaaplikuję sobie jeszcze odżywkę na brwi, odżywkę na rzęsy, coś na usta, jakiś preparat nawilżający, ale przynajmniej teraz wiecie, jak to u mnie wygląda i mam nadzieję, że też zaspokoiłam Waszą ciekawość, bo często właśnie pytacie, jak aplikuję poszczególne kosmetyki. Jeśli będziecie chciały, żebym wykonała dla Was, przygotowała dla Was filmik, gdzie pokazuję, jak robię dodatkowy masaż, masaż kamieniem guasza albo rolką, wprowadzam jeszcze jakieś dodatkowe kosmetyki, jakąś bardziej specjalistyczną pielęgnację, dajcie znać, to wtedy też przygotuję dla Was właśnie taki filmik, a tymczasem żegnam się z Wami, dziękuję bardzo serdecznie za Waszą uwagę i widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, pa!